Powitajmy gorąco gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, wraz z małżonką, pierwszą damą, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowni Państwo, pozostańmy w pozycji stojącej. Hymn Polski. Bardzo dziękuję, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, historia dożynek prezydenckich sięga 1927 roku, kiedy to 10 tysięcy delegatów z różnych ziem i dzielnic kraju zjechało do Spały, by wziąć udział w wielkim święcie plonów, któremu patronował ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Ignacy Mościcki. Do tej pięknej przedwojennej tradycji powrócono w 2000 roku. Jest ona kontynuowana przez kolejnych prezydentów. To już dziewiąte dożynki, których patronem jest prezydent Andrzej Duda. Dożynki to radosne święto wsi, kiedy rolnicy, odpoczywając po trudzie żniw, składają dziękczynienie Bogu za zebrane plony i proszą o urodzaj w przyszłych latach. W starych wierzeniach ludowych dożynki były nie tylko uroczystym, radosnym świętem na zakończenie ciężkich prac polowych, ale posiadały także duże znaczenie magiczne. Dlatego towarzyszyły im przeróżne zwyczaje i obrzędy. Wierzono na przykład, że w ostatnim snopku zebranym z pola przebywa duch zboża, że należy go godnie ugościć, godnie przyjąć. Woda, którą polewano z snopek, miała swoją ożywczą mocą zapewnić wysokie plony także w kolejnym roku. To samo znaczenie miało rozsypywanie ziarna z ostatnich kłosów. Szanowni Państwo, za chwilę Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego, gdyby żył, dziś obchodziłby 127 urodziny. Rozpocznie i poprowadzi tradycyjny obrzęd dożynkowy solo na fortepianie przy utworze Fryderyka Chopina Marcin
Wieczorek. Wielkie brawa. Mazowsze.
Wieniec w ręce gospodarzy, niechże wam się wszystko darzy. W małej, dużej gospodarce, w całej naszej pięknej Polsce. Wieńcu, wieńcu cię żegnamy, w godne ręce cię oddamy.
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezydentowo, zapraszamy uprzejmie na scenę. Szanowni Państwo, nadszedł czas na prezentację starostów tegorocznych dożynek prezydenckich. Są nimi pani Dorota Kosowska z miejscowości Przyłęki w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, województwo wielkopolskie, a także pan Jacek Kowalik z miejscowości Domanowice w powiecie trzebnickim, województwo dolnośląskie. Zapraszam serdecznie na scenę. Dodam także, że starostowie wnoszą chleb, który w tym roku został upieczony przez zakład piekarniczy E. Olszyńska z Koluszek. Panie Prezydencie, proszę przyjąć ten chleb z tegorocznego zboża. Krajcie nie dużo, nie mało, by nigdy go nie zabrakło i dla wszystkich stało. Dziękuję Wam za ten chleb, owoc trudu rolnika, uświęcony tradycją naszych ojców. Obiecuję dzielić go mądrze i sprawiedliwie tak, by go dla wszystkich w Polsce starczyło i nikomu nie zabrakło. Szanowni Państwo, jednym z najważniejszych symboli dożynkowych jest wieniec dożynkowy. Dlatego już tradycyjnie w przeddzień dożynek prezydenckich odbywa się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku w konkursie wzięło udział 14 wieńców, które są najczęściej efektem żmudnej, wielotygodniowej, precyzyjnej pracy lokalnych artystów. Prezentujemy Państwu zwycięski wieniec tegorocznego konkursu. Jest on dziełem mieszkańców Kostomłotów II w gminie Miedziana Góra w powiecie kieleckim w województwie świętokrzyskim. Największy udział w wykonaniu tego wieńca miała pani Józefa Budzka. To prawdziwa mistrzyni w wiciu wieńców dożynkowych, ale także w wykonywaniu palm wielkanocnych, pająków czy też kwiatów bibułkowych.
Szanowny panie prezydencie, proszę teraz o wręczenie okolicznościowej statuetki zwycięskiej grupie wieńcowej. Przypominam, że w tym roku triumfowała grupa z Kostomłotów II, gmina Miedziana Góra, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Szanowni państwo, a teraz zapraszam na scenę zwycięzców konkursu dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który to konkurs jest inicjatywą pani prezydentowej. Za chwilkę zresztą to ona dokona wręczenia głównej nagrody. Zapraszamy, witamy koło gospodyń wiejskich w Sokolu, województwo pomorskie. Prosimy. Pani prezydentowa wręcza grupie okolicznościową statuetkę, ale także dodatkowo każdemu z członków koła specjalne nagrody. Panie otrzymują piękne czerwone korale, a panowie, czy też pan w tym przypadku, ozdobną szpilę do marynarki. Przypominamy, koło gospodyń wiejskich w Sokolu z województwa pomorskiego. To triumfatorzy tegorocznego konkursu dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wielkie brawa i gratulacje. Zanim poprosimy pana prezydenta o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia, to poprosimy jeszcze parę prezydencką o przekazanie krótkich gratulacji zwycięzcom konkursów. Jako pierwsza może pani prezydentowa. Prosimy. Bardzo serdecznie gratuluję kołu gospodyń wiejskich w Sokolu z województwa pomorskiego zwycięstwa w trzeciej edycji konkursu. Muszę powiedzieć, że ogromnie wzruszyłam się, kiedy wczoraj nastąpiło ogłoszenie werdyktu o pierwszym miejscu dla pani i chyba nigdy nie zapomnę tych łez radości, które widziałam na twarzy pani. Na pewno jest to zasłużone zwycięstwo. Są panie niezwykłym zespołem, bardzo zgranym, który inicjuje różnego rodzaju wydarzenia, ale przede wszystkim stanowią panie wspaniały przykład tego, jak pielęgnować regionalne zwyczaje, jak twórczo rozwijać kulturę i sztukę ludową, jak angażować się w życie społeczne i jak inicjować różnego rodzaju aktywności, a przede wszystkim integrują panie również swoją lokalną wspólnotę. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Proszę o przekazanie gratulacji wszystkim tym członkom, którzy dzisiaj nie mogli być obecni w Warszawie, ale gratulacje należą się również dwóm kołom, mianowicie kołu na obcasach z województwa lubuskiego, które zajęły drugie miejsce, oraz kołu gospodyń wiejskich borowianki z województwa śląskiego. Serdecznie dziękuję wszystkim kołom za udział w trzeciej edycji konkursu dla kół gospodyń wiejskich i gratulacje należą się wszystkim państwu, ponieważ to państwo współtworzą oblicze współczesnych społeczności wiejskich, które są dynamiczne, które są aktywne, które są nowoczesne, ale znają i cenią swoje tradycje. I za to ogromne podziękowania dla wszystkich państwa. Życzę wielu sukcesów w kolejnych konkursach i oczywiście zachęcam już dzisiaj do udziału w czwartej edycji konkursu. Temat przewodni tej edycji już niebawem na stronie prezydent.pl. Szanowni państwo, mam tą wielką przyjemność, że mogę podziękować i złożyć te publiczne gratulacje grupie wieńcowej z województwa świętokrzyskiego. Wybór jury, wybór komisji konkursowej padł na ich wspaniały wieniec o największej, jak obiektywnie stwierdzono, wartości artystycznej związanej z naszą tradycją, także i folklorem.
Bardzo dziękuję za niezwykłą pieczołowitość wykonania tego dzieła artystycznego, jakim jest bez wątpienia ten wieniec żniwny, wieniec dożynkowy. Dziękuję za niezwykłe przechowanie w nim tradycji naszej, polskiej, tak bardzo ważnej dla istnienia naszego narodu i tak bardzo silnie wpisanej w naszą tradycję i w naszą kulturę. Dziękuję za wspólną pracę. Dziękuję za wspólnie włożony trud w przygotowanie tego wieńca. Można powiedzieć przygotowanie wielowarstwowe i pod względem tych płodów rolnych, które zostały użyte i pod względem czasu, w którym musiały być zbierane. Dziękuję za przede wszystkim, dziękuję za podtrzymywanie tego, co dla nas wszystkich tak bardzo ważne. Tego, jak żona przed chwilą powiedziała, żebyśmy umieli łączyć w Polsce nowoczesność, w jaką idziemy z odwagą, z tradycją, która jest tak ważna dla naszego trwania. Tym wszystkim, co pozwoliło nam, jak ten krzyż z Gór Świętokrzyskich przetrwać przez najtrudniejsze okresy w naszych dziejach, także wówczas, kiedy Rzeczypospolitej nie było, ale trwał naród ze swoją tradycją. Dziękuję z całego serca. Jeszcze serdeczne gratulacje dla grupy wieńcowej z województwa małopolskiego. Ta grupa zdobyła drugie miejsce w konkursie wieńcowym. Dla grupy wieńcowej z województwa wielkopolskiego to trzecie miejsce, a także wyróżnienie zdobyła grupa wieńcowa z województwa śląskiego. Serdecznie gratulujemy. Bardzo gorąco dziękujemy. Panią prezydentową zachęcamy do zajęcia miejsca. Bardzo dziękujemy także zwycięskiej grupie z Sokala. Raz jeszcze poprosimy o wielkie brawa. A pana prezydenta poprosimy teraz o okolicznościowe przemówienie. Prosimy. Drodzy rodacy, drodzy polscy rolnicy, drodzy ludzie polskiej wsi, których dzisiaj tutaj w Pałacu Prezydenckim obchodzimy święto. Wielce szanowny panie ministrze rolnictwa, odpowiedzialny za obszary wiejskie w Polsce, wielce szanowny panie komisarzu, członku Komisji Europejskiej, obecny tutaj z nami, odpowiedzialny za sprawy europejskiego rolnictwa, szanowne panie i panowie ministrowie, wielce szanowne panie i panowie posłowie, senatorowie, czcigodny księże biskupie, czcigodny księże profesorze, czcigodni obecni księża, kapelanie, opiekunowie duchowi polskich rolników, szanowni państwo prezesi, dyrektorzy instytucji państwowych, publicznych, związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i rynku rolnego w naszym kraju, członkowie Narodowej Rady Rozwoju, odpowiedzialnej za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej, na czele z panem ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, przewodniczącym Rady, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni państwo. Bardzo dziękuję. Dziękuję razem z moją małżonką, razem z Agatą, dziękuję razem ze wszystkimi naszymi współpracownikami, że przyjęliście państwo zaproszenie na te, jak podkreślono tutaj, dziewiąte już dożynki prezydenckie, które przeprowadzamy razem z żoną po to, by podziękować polskim rolnikom za ich pracę, za ich trud, po to, by cieszyć się razem z nimi kończącym się sezonem prac polowych, kończącym się sezonem rolnym, po to, by wraz z nimi podkreślić tą niezwykle ważną rolę i ważne zadanie, także państwowe, jakie
rolnictwo, jakie polska wieś, jakie polscy producenci rolni, wszyscy, którzy są związani z polską wsią, odgrywają dla istnienia, funkcjonowania i rozwoju Rzeczypospolitej. To 96 lat, od kiedy prezydent Ignacy Mościcki w 1927 roku odbył pierwsze dożynki prezydenckie wówczas w Spale. Później tą tradycję przywrócił w 2009 roku pan prezydent Lech Kaczyński. Od tamtego momentu te dożynki prezydenckie kontynuowane są już corocznie przez cały czas. Jako bardzo ważny element sprawowania przez prezydenta Rzeczypospolitej urzędu, który w istocie sprowadza się do pieczy nad najważniejszymi sprawami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nad sprawą jej bezpieczeństwa. Wielokrotnie to podkreślam i będę podkreślał zawsze, że bezpieczeństwo żywnościowe, samowystarczalność żywnościowa Polski jest ogromną zasługą tego trudu, pracy rolnika, który uświęca ten chleb, który symbolicznie mi przed chwilą przekazano, który jest tradycją naszych ojców. Dzisiaj ten chleb jest w Polsce na każdym stole. Dzisiaj tego chleba nie brakuje. Tak jak i innych płodów rolnych naszej ziemi, których dla wszystkich naszych Polaków jest pod dostatkiem. Znakomicie to wiemy, ponieważ wraz z naszymi rolnikami i dzięki naszym rolnikom przetrwaliśmy trudne momenty, które były w ostatnim czasie. Powtarzam to, ale nigdy dosyć, także po to, by Polacy nabrali stuprocentowej pewności i wiary także w skuteczność pracy i służby polskich rolników, jaką wykonują oni dla Rzeczypospolitej i dla nas wszystkich. Że nawet w najgorszym czasie, kiedy pandemia koronawirusa szalała, kiedy wydawało się, że będziemy wszyscy zamknięci w domu miesiącami, nigdy nie zabrakło produktów żywnościowych w naszych sklepach. Mimo tego, że nas straszono, mimo tego, że próbowano pokazywać w niektórych mediach puste półki, te półki natychmiast zapełniały się artykułami wyprodukowanymi przez naszych rolników. Artykułami, których nigdy nie zabrakło, zawsze było ich pod dostatkiem. Właśnie dzięki temu trudowi. To dzięki temu trudowi nie musimy dzisiaj gromadzić w swoich domach artykułów żywnościowych po to, by zabezpieczyć się na przyszłość. Żywność jest dzięki pracy polskiego rolnika. Możemy mówić, to był dobry sezon. Może nie był bardzo dobry. Może mógł być lepszy. Ale dzięki opiece, opatrzności, od którego podziękowania dzisiaj w czasie mszy świętej zaczęliśmy nasze uroczystości, modlitwą dziękczynną za zbiory, za plony, za szczęśliwie przetrwany rok. Dzięki tej opatrzności i przezimowanie minęło w miarę dobrze i gleby były wystarczająco nawilgotnione w czasie, kiedy sezon ruszał wiosennie pełną parą. Oczywiście nie uniknęliśmy problemów. Dotknęła niektóre rejony Polski susza. Było trochę i kataklizmów, przetoczyły się burze, różnego rodzaju nawałnicy. Oczywiście są rolnicy w Polsce, którzy odnieśli straty, którym przyroda wyrządziła szkody. Wiemy znakomicie, że zawsze tak jest. Wiemy znakomicie, a i najlepiej wie to każda rolnicza rodzina w Polsce, że rolnik oddany jest w istocie, w jakimś sensie we władanie sił natury. Że w ogromnym stopniu od tej natury zależy. Ale panie ministrze, odpowiedzialnością polskiego państwa jest to, by zawsze stało w pieczy nad trudem rolniczym i wspierało rolnika wówczas, kiedy zdarzą się takie sytuacje. Dziękuję za wszystkie programy, które w tym zakresie są realizowane. Dziękuję za pomoc, która w trudnych sytuacjach do rolników trafiła. Była ona potrzebna po to, by rolnicy mogli przetrwać, po to, tak, żeby mogli spokojnie przystępować do następnego sezonu, po to, by mogli przystępować spokojnie do każdego kolejnego sezonu, pewni,
że polski rolnik znajduje się pod wszechstronną opieką ze strony polskiego państwa. Tak jak kiedyś nawoływał do tego Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, by taką właśnie opieką otoczyć polskie rolnictwo. Dziękuję tym, którzy bezpośrednio współpracują ze mną. Dziękuję wszystkim państwu, członkom Narodowej Rady Rozwoju, tej rady, która odpowiedzialna jest właśnie za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich, na czele której stoi pan minister Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję wszystkim państwu za pracę, dziękuję za rady i informacje, które mi przekazaliście. Dziękuję za dobrą współpracę także z panem ministrem. Szanowni państwo, piecza nad polskim rolnictwem i rozwój obszarów wiejskich to jest nieustannie trwające zadanie. Zadanie, które nigdy się nie skończy. Zawsze będzie odpowiedzialnością polskich władz. Ta odpowiedzialność w istocie sprowadza się do tego, by sprawować pieczę właśnie nad tym, by rolnika nie pochłonęły siły przyrody, by nie zniszczyły one jego gospodarstwa w sposób trwały, tylko aby otrzymał na czas potrzebne wsparcie wtedy, kiedy rzeczywiście jest to zasadne, potrzebne, po to, by mógł dalej pracować, po to, by mógł dalej realizować swoje życiowe sprawy, on i cała jego rodzina. Ale przede wszystkim obowiązkiem polskich władz jest stwarzanie takich warunków, aby rolnik mógł godnie pracować i godnie zarobić na swojej pracy, na roli, na tym, co w swoim gospodarstwie urodzi jego ziemia, na tym, co w swoim gospodarstwie zbierze, na tym, co jego gospodarstwo jest w stanie przekazać dalej przetwórcom, przekazać do sprzedaży, czy też, jak to możliwe, zwłaszcza w ostatnim czasie, po wprowadzonych zmianach ustawowych, sprzedać bezpośrednio, wprost swoim rodakom, współobywatelom, wszystkim tym, którzy chcą od niego kupić, by mógł zrobić to w godziwych warunkach, w dobrych ku temu miejscach. Dziękuję za przygotowanie ku temu odpowiednich rozwiązań prawnych. Dziękuję za zwolnienia z opłat targowych w piątki i w soboty tych rolników, którzy bezpośrednio chcą sprzedać swoje płody rolne w naszych wielkich miastach, tam, gdzie tak bardzo, bardzo są one oczekiwane. Nie mam co do tego wątpliwości. Nie mam też co do tego wątpliwości, że ci, którzy na co dzień handlują płodami rolnymi naszych rolników, naszych wiejskich rodzin. Myślę tutaj przede wszystkim o właścicielach sklepów wielkopowierzchniowych, myślę o sieciach supermarketów. Powinni udostępnić miejsca, w których towary z regionu, towary lokalne wytwarzane przez naszych rolników, ich płody rolne mogłyby być sprzedawane. Program lokalnej półki jest tą drogą, którą powinniśmy rozpocząć i która powinna być twardo przeforsowana przez władze polskie. Możecie być państwo pewni, mówię tutaj do pana ministra, mówię do parlamentarzystów, że będziecie mieli tutaj pełne wsparcie ze strony Pałacu Prezydenckiego i Prezydenta Rzeczypospolitej. Będziemy się starali wspomóc was w tym, bo jest to doskonały pomysł, bardzo potrzebny i konieczny do realizacji. Szanowni państwo, jest w ostatnim czasie wielka dyskusja, która toczy się na temat relacji z naszymi sąsiadami związanej z produkcją zbóż na terenie, na obszarze dotkniętej wojną, dotkniętej rosyjską agresją Ukrainy. To zboże z Ukrainy, nazywanej bardzo często spichlerzem żywnościowym świata, spichlerzem zbożowym świata, wspaniałej produkcji na niesłychanie żyznych czarnoziemiach, było dostarczane do niedawna do wielu regionów na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie było najbardziej potrzebne i oczekiwane, gdzie niejednokrotnie ratowało przed klęskami głodu. Rosyjska napaść na Ukrainę przecięła szlaki dostaw, uniemożliwiła bardzo często produkcję rolną, ale przede wszystkim zablokowała możliwości eksportu w wielu obszarach, między innymi eksportu przez Morze Czarne. W zeszłym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych na czele z jej sekretarzem generalnym
doprowadziła do zawarcia porozumienia, dzięki któremu część ukraińskiego zboża udało się przez Morze Czarne wyekspediować w świat. Ale niestety nie tyle, ile byłoby potrzebne. W istocie więc szuka się innych możliwości wytransportowania tego zboża z Ukrainy tak, by trafiło ono do potrzebujących, by mogło zrealizować światowe potrzeby. Dziś jest to wielka troska wielu regionów i wielu władz na całym świecie, Organizacji Narodów Zjednoczonych i wielu organizacji międzynarodowych. Ten proces dotyczy między innymi naszego obszaru Polski, bo jesteśmy państwem dużym, które bezpośrednio z Ukrainą sąsiaduje i które wspiera Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją, nie mając żadnych wątpliwości co do tego, że jest to brutalna napaść, która ma służyć tylko i wyłącznie podporządkowaniu sobie tego niepodległego, suwerennego państwa ideom mocarstwowym Rosji, które odżyły po wielu latach zniewolenia ukraińskiego narodu, zagarnięcia dóbr naturalnych Ukrainy, także być może jej płodów rolnych, także czerpania zysków z obszarów wiejskich Ukrainy. Niestety, proszę Państwa, jak znakomicie wiemy, stało się tak, że pewna część ziarna wytransportowanego z Ukrainy zalała polski rynek i doprowadziła do bardzo poważnych zakłóceń na rynku naszych zbóż i naszej żywności. W istocie doprowadziła do tragicznej sytuacji dużą grupę polskich rolników, producentów zbóż. Stało się to na skutek procesów patologicznych, które nigdy nie powinny były być miejsca i stały się i najczęściej były efektem oszustwa. Otóż ci, którzy wywozili zboże z Ukrainy, zapewniali, że będą je eksportowali dalej poza Polskę, tymczasem sprzedawali je w Polsce. To stało się z ogromną szkodą dla naszego rynku. Potrzebna była, niezbędna była, absolutnie konieczna była tutaj bardzo zdecydowana interwencja polskich władz. Nie mogło się bez tej interwencji obyć, bo kwestia dotyczy żywotnego interesu naszych rolników, ogromnej części naszego społeczeństwa, niezwykle ważnej, a także i w efekcie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Tym bardziej, że nie ma żadnych wątpliwości, że jest to sytuacja wyłącznie czasowa związana z wojną. Przecięto te patologiczne procesy, zablokowano tą możliwość sprzedawania ziarna w Polsce, jednocześnie wzmacniając możliwości tranzytowe, tworząc korytarze tranzytowe po to, by w sposób kontrolowany ziarno z Ukrainy mogło być transportowane za granicę Polski, dalej do innych krajów, poprzez Morze Bałtyckie także, tam, gdzie rzeczywiście jest ono potrzebne i tam, gdzie rzeczywiście jest ono oczekiwane, gdzie ma ono ten wymiar ratunkowy, zapobiegający, jak wspomniałem, bardzo często klęskom głodu. Szanowni Państwo, jak wiecie, ta sytuacja doprowadziła do napięć. Ale chcę z całą mocą podkreślić i mówię to do polskich rolników i polskiego społeczeństwa. Proszę, żebyście Państwo winą za tą sytuację nie obarczali obywateli Ukrainy, zwykłych ludzi, tych zwłaszcza, którzy przybyli do naszego kraju po to, by schronić się tutaj przed wojną, którzy ratowali się, przybywając do nas i którym udzielaliśmy i udzielamy pomocy. Zwykli ludzie na Ukrainie, zwykli rolnicy na Ukrainie, zwykłe społeczeństwo Ukrainy nie ma z tą sytuacją, zapewniam Państwa, nic wspólnego. Ukraina w istocie podzielona jest dzisiaj na gigantyczne holdingi, które operują areałami po kilkadziesiąt tysięcy hektarów. To są olbrzymie, oligarchiczne, potężne gospodarstwa, holdingi rolne, które produkują na skalę przemysłową. To one w istocie mają tutaj interes w wywiezieniu ziarna z Ukrainy i w sprzedaniu tego ziarna. Gdziekolwiek. Interesem świata jest, by nie było ono sprzedane gdziekolwiek, tylko by ono było sprzedane tam, gdzie jest potrzebne. My dbamy o to właśnie, żeby było sprzedane tam, gdzie jest potrzebne.
ale za to, co się stało, za wszystkie problemy, które wystąpiły w związku z tym w polskim rolnictwie i za spory, które na tym tle się toczą w przestrzeni politycznej międzynarodowej. Bardzo proszę, byście państwo w żaden sposób nie winili tych zwykłych ludzi dotkniętych wojną, biednych, często kompletnie życiowo złamanych, którzy niejednokrotnie stracili dorobek całego życia. Nie waham się powiedzieć, są oni naszymi braćmi w biedzie, którzy cały czas potrzebują pomocy. Udzielajcie państwo tej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona rzeczywiście potrzebna. Wszędzie tam, gdzie jest ona zasadna. Wszędzie tam, gdzie z ludzkiego, z chrześcijańskiego punktu widzenia po prostu trzeba ją dać. Nie wahajcie się przed tym. Proszę was o to jako prezydent Rzeczypospolitej. Obowiązkiem władz jest ten problem rozwiązać na poziomie władz. I wierzę w to głęboko, że tak się stanie. Zapewniam, że jest po stronie polskich władz dobra wola w tym zakresie. Ale jest jednocześnie absolutne przekonanie, że naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona polskich rolników, ich uzasadnionych interesów. Podkreślam, uzasadnionych interesów. Jest obowiązkiem podstawowym, albowiem jesteśmy władzami polskimi, które mają przede wszystkim realizować interesy Rzeczypospolitej Polskiej i polskiego społeczeństwa. I tak czynimy, choć jak wiecie, znakomicie udzielamy także pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy i jesteśmy pod tym względzie w absolutnej światowej awangardzie. Jesteśmy tym państwem i tym narodem, który, nie waham się tego powiedzieć, tej pomocy sumując udzielił najwięcej. I myślę nie tylko o pieniądzach. Myślę nie tylko o twardym wyposażeniu militarnym, które zostało przekazane. Myślę także o sercu, o wyciągniętej dłoni, o ciepłych emocjach, których tak wiele państwo z siebie daliście. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję za to także i polskim rolnikom, bo wiem, sam byłem, widziałem, rozmawiałem z właścicielami polskich naszych gospodarstw rolnych, którzy przyjmowali u siebie rodziny przybyszów z Ukrainy, którzy wcześniej u nich sezonowo pracowali. Przyjmowali ich do siebie z życzliwością, z otwartością, wiedząc o tym, że po prostu jest taka potrzeba i trzeba drugiemu człowiekowi udzielić pomocy. Dziękuję za wszystko to, co uczynili polscy rolnicy, ludzie polskiej wsi, polska wieś dla wsparcia naszych sąsiadów. Dziękuję wam za to z całego serca. Jesteście wspaniali. Zapewniam was, że sprawy wsi i obszarów wiejskich będą nadal jednym z najważniejszych dla mnie kręgów spraw państwowych na przestrzeni tych już niecałych 2 lat prezydentury, które mi jeszcze pozostały. Misji, którą realizuję z waszego wyboru. Szanowni państwo, to są moje i mojej małżonki przedostatnie dożynki. Ostatnie dożynki prezydenckie przez nas prowadzone będą w przyszłym roku. Ale chcę państwa zapewnić, że do ostatniego dnia będę pilnował spraw polskiego rolnictwa. Będę pilnował spraw rozwoju Rzeczypospolitej i obszarów wiejskich tak, by na wsi zapewnione było godne życie. Godne życie nie tylko pod tym względem, żeby było za co przeżyć, ale godne życie także pod tym względem, żeby można się było normalnie rozwijać. Żeby ci, którzy chcą i potrzebują, mogli prowadzić biznes, niekoniecznie rolniczy. Żeby ci, którzy chcą się kształcić, mieli gdzie się kształcić. Żeby ci, którzy chcą się przemieszczać na dalekie odległości, mieli jak się przemieszczać. Żeby były dobre połączenia komunikacyjne, że jeżeli ktoś chce pracować w mieście, a mieszkać na wsi, żeby mógł dojechać. Żeby miał ten przysłowiowy przystanek kolejowy. Żeby miał tą drogę, którą można samochodem normalnie przejechać, a nie masakrując samochód przy każdym przejeździe. Żeby to były godziwe warunki. Żeby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Żeby były łatwo dostępne placówki kulturalne. Żeby szkoła była i edukacja na należytym poziomie. Żeby był możliwy rozwój kultury fizycznej. Żeby odbywały się ważne imprezy kulturalne. Żeby nie mieli mieszkańcy obszarów wiejskich poczucia, że stało się coś wielkiego,
że jakaś wielka kultura dotarła pod przysłowiowe strzechy. Nie, to ma być dla niej normalne miejsce. Do tego dążymy właśnie, aby było to wszystko na wyciągnięcie ręki, aby droga szybkiego ruchu docierała do każdego zakątka Polski, aby droga lokalna, droga wiejska też miała porządną nawierzchnię. Dziękuję wszystkim przedstawicielom naszych lokalnych, wiejskich samorządów. Kłaniam się Państwu w pas i dziękuję z całego serca, żeście te ogromne środki, wiecie, że one są ogromne jak nigdy, przeznaczone przez polski rząd właśnie na to, by rozwijać obszary wiejskie z rządowych funduszy. Nie tylko z europejskich, ale także ze specjalnie dedykowanych z polskiego budżetu funduszy rządowych. Że budujecie nowe drogi lokalne, że modernizujecie te, które już są. Staramy się to ułatwić ze wszystkich sił, także przygotowując rozwiązania ustawowe tutaj w Pałacu Prezydenckim, składane jako inicjatywę ustawodawczą prezydencką. Dziękuję parlamentowi także za to, że ostatnio uchwalił zmianę ustawy o drogach publicznych, która ma ułatwić te procesy poprzez łatwiejsze ustalanie kwestii własnościowych i ich regulowanie. Dziękuję za to z całego serca. To jest ważne. Uważam, że ma znaczenie absolutne, kluczowe właśnie dlatego, żeby Polska była w jak największym stopniu równo rozwinięta. Krótko mówiąc, aby była ta elementarna sprawiedliwość, żeby każdy, kto chce mieszkać na wsi, mógł spokojnie i normalnie mieszkać na wsi, normalnie się rozwijając. Aby można było funkcjonować w sposób godny. Dziękuję Państwu wszystkim. Dziękuję też za to, co dzisiaj w czasie naszych ceremoniałów dożynkowych tak ważne. Dziękuję za podtrzymywanie tradycji. Dziękuję wszystkim paniom z kół gospodyń wiejskich, które je tworzą, które je prowadzą. Dziękuję władzom Rzeczypospolitej, dziękuję rządowi, Ministerstwu Rolnictwa za podwyższanie tego funduszu, który corocznie jest przeznaczony od 2018 roku na funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich. To ma ogromne znaczenie. Wszyscy, którzy się tym interesują, wiedzą, że był to przełom, kiedy wprowadzono to wsparcie finansowe. Dzisiaj to od 8 do 10 tysięcy, co pozwala kołom gospodyń wiejskich zrealizować wiele różnorakich swoich potrzeb. Dziękuję za to, że w tych kołach gospodyń wiejskich kultywowane są właśnie nasze tradycje, że przychodzą tam młode dziewczęta, dziewczynki i uczą się tego, co przekazują ich prababcie, babcie, ich mamy, ich ciocie, sąsiadki. Dziękuję za to ogromnie. Dziękuję także za to, że panowie włączają się w pracę kół gospodyń wiejskich, które, jak moja żona podkreśla, stają się kołami gospodyń i gospodarzy. Bardzo dobrze, bo wiecie Państwo, że mężczyzna jest potrzebny do wielu zadań, które przecież paniom ciężko jest wykonać. Szanowni Państwo, dziękuję wreszcie wszystkim w całej Polsce za przygotowanie wspaniałej oprawy lokalnych i regionalnych uroczystości dożynkowych. Dziękuję za wszystkie wieńce i korony dożynkowe. Dziękuję za wszystkie pięknie przygotowane stroje. Dziękuję za wszystkie wyśpiewane pieśni. My dzisiaj tutaj mamy nasze wspaniałe Mazowsze, które jest absolutną awangardą, można powiedzieć top of the top, jeśli chodzi o wykonywanie tych naszych tradycyjnych tańców i utworów. Ale to się dzieje w całej Polsce. Wiecie Państwo dobrze, to jest w całej Polsce czas poświęcony obok pracy, czy na roli, czy pracy zawodowej przez ludzi polskiej wsi, przez nasze gospodynie wiejskie, przez naszych gospodarzy na to, aby te tradycje były kultywowane. Przez dzieci, które po szkole idą, grają muzykę, uczą się gry na instrumentach, śpiewu, uczą się tańca, przygotowują swoje stroje po to, by tradycja przenosiła się z pokolenia na pokolenie. Tak jak powiedziałem, i to nie jest żart, ona pozwoliła nam przetrwać najtrudniejsze czasy, głęboko wpisana w naszą kulturę, w naszą tradycję właśnie. Dzisiaj jest nam łatwo. Mamy wolną, niepodległą, suwerenną Polskę od ponad 30 lat. Ale wierzę w to, że właśnie dzięki tej sile, która z tej tradycji wyrasta, i dzięki naszej mocy i wierze w to, że Polak potrafi, byle tylko działać razem, wspólnie,
Polska przetrwa nie 34 lata, nie 45 lat, nie 60 lat, tylko przetrwa kolejne stulecia, budując swój potencjał w sposób sprawiedliwy, równy dla wszystkich, z jednakowym dostępem do tego, co nowoczesne i ważne. Silna, nowoczesna, dumna Polska. Dziękuję bardzo. Niech Pan Bóg błogosławi polskich rolników, niech błogosławi nasze rolnicze rodziny. Bóg wam zapłać. Szczęść Boże. Bardzo gorąco dziękujemy, panie prezydencie. Zachęcamy do zajęcia miejsca na widowni. Dziękujemy także starostom dożynkowym oraz zwycięskiej grupie wieńcowej z Kostą Młotów drugich. Dziękujemy raz jeszcze i gratulujemy zwycięskiemu kołu z Sokola w województwie pomorskim. A teraz chciałbym zaprosić na scenę ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Roberta Telusa. Zapraszamy, panie ministrze. Prosimy o zabranie głosu. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu, ta miłość przezwyciężyła i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Święty Jan Paweł II. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydentowo, starostowie tych dożynek, panie komisarzu, czcigodny księże biskupie wraz ze wszystkimi księżmi tu dziś zgromadzonych, wszyscy dyrektorzy, prezesi jednostek rolniczych, związki zawodowe wraz na czele z Solidarnością Rolników Indywidualnych, ale przede wszystkim kochani rolnicy, gospodarze, dożynki to czas dziękczynienia. To czas, kiedy dziękujemy najpierw Panu Bogu, co uczyniliśmy w Kościele, ale to czas, kiedy dziękujemy rolnikom za ich trud. Ja jako rolnik, jako syn polskiej wsi, a od kwietnia minister rolnictwa, chcę na tych najważniejszych dożynkach, dożynkach pana prezydenta, podziękować wszystkim rolnikom za szacunek do naszej wiary, bo przecież rolnik to wie najbardziej, że to wszystko, co robimy w polu, zależy od Pana Boga. I za tą miłość do naszej wiary, za szacunek, za to, że kiedy rolnik wychodzi w pole siać pierwsze ziarno, zaczyna to znakiem krzyża. Kiedy rolnik spotyka swojego sąsiada w polu, w czasie pracy, pozdrawia go tym pięknym, staropolskim pozdrowieniem: szczęść Boże.
bo rolnik wie, że bez Boga to nawet do proga. Za tą miłość, za te wartości wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wam za szacunek i za miłość do ziemi, bo przecież to rolnik wie, co znaczy ojcowizna. To rolnik wie, co znaczy szacunek do matki ziemi. To rolnik wie, co to matka ziemia, która rodzi właśnie plony i daje nam te plony, abyśmy mogli jako rolnicy zadbać o to, co powiedział pan prezydent, co jest najważniejsze, o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Bo między trzema filarami, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, to właśnie bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze. I za tą miłość do ziemi bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję za patriotyzm, za miłość do naszej ojczyzny. Bo przecież przysłowie, które już jest od dawna, hasło żywią i bronią dotyczy nas, dotyczy polskiego chłopa, dotyczy polskiego rolnika, dotyczy polskiego gospodarza, który zawsze przez całą naszą historię wiedział, że obrona naszej ojczyzny to ważna rzecz, to sprawa honoru, to sprawa naszej wolności i niepodległości. I za ten patriotyzm, za miłość do naszej ojczyzny bardzo wam serdecznie dziękuję. Ostatnie lata pandemii, a dziś wojny na wschodzie pokazały, jak bardzo ważne jest właśnie bezpieczeństwo żywnościowe. A my, Polacy, zawdzięczamy to bezpieczeństwo żywnościowe rolnikom. Polskim rolnikom i ich rękom i tym, co wypracują, abyśmy mogli mieć co położyć na stół, aby był na tym stole właśnie ten chleb, symbol pożywienia, ale również symbol jedności, symbol wspólnoty narodowej, którą właśnie rolnicy tak pięknie budują. Czas wojny pokazał, że my jako odpowiedzialni za Polskę musimy być z polskim rolnikiem i jesteśmy. Dlatego tak wielka pomoc, którą przeznaczyliśmy teraz dla polskiego rolnika. 15 miliardów złotych pomocy wojennej. W historii nie było jeszcze nigdy tak wielkiej pomocy. W 2014-15 roku susza była wtedy nazwana największą suszą. Wtedy pomoc dla polskiego rolnika była 450 milionów. Dziś 15 miliardów. I to, drodzy państwo, nie jest żadne rozdawnictwo. To jest właśnie dbanie odpowiedzialnego rządu o bezpieczeństwo żywnościowe. O zadbanie polskiego rolnika, żeby mógł przetrwać ten czas i żeby zabezpieczyć nas przed właśnie bezpieczeństwem żywnościowym, żebyśmy byli bezpieczni. I to jest nasza odpowiedzialność. I dlatego kolejne programy, program pomocy zbożowej, paliwowej, nawozowej, silosowej, suszowej. A panie prezydencie, odpowiadając na to, co pan przed chwilą powiedział, w piątek ogłosiłem również kolejny, w uzgodnieniu z panem premierem Mateuszem Morawieckim, kolejny program pomocy tym, którzy ucierpieli z powodu kataklizmów, burz, gradobicia czy przymrozków. To są kolejne programy, bo wiemy, że to jest nasza odpowiedzialność, aby pomóc
polskiemu rolnikowi w tych trudnych czasach. I będziemy to robić. I będziemy to robić, bo wiemy, że to jest nasz obowiązek. Panie prezydencie, ja chcę bardzo serdecznie podziękować za tą pomoc, za wsparcie, ale szczególnie za tą pomoc w ostatnich dniach, kiedy właśnie zrobiła się taka atmosfera międzynarodowa nie najlepsza. I dziękuję panie prezydencie za to, że pan prezydent przekonuje cały świat, że to, co robimy tu w Polsce, to nie jest przeciwko nikomu, ale dla polskiego rolnika, dla Polski, dla Unii Europejskiej, bo budujemy narzędzia, mechanizmy na przyszłość, dla Ukrainy, bo pomagamy w tranzycie, to co pan prezydent powiedział, tranzyt przez Polskę wzrósł dwukrotnie i będziemy pomagać, jesteśmy otwarci, żeby pomagać, bo chcemy, żeby tranzyt był przez Polskę, żeby to zboże pojechało tam, gdzie jest potrzebne. Drodzy państwo, Rosja po raz kolejny używa żywności jako element wojny. I my to wiemy. Dlatego musimy przekonać świat, że robimy to właśnie jedynie przeciwko Rosji, ale dla tych, o których powiedziałem, ale również, panie prezydencie, dla świata. Bo jeżeli braknie tej żywności w tych krajach, do których właśnie ta żywność, to zboże płynęło przed wojną ukraińską, tam zacznie się głód, tam zacznie brakować, zacznie się migracja. A to jest element, o którym mówi się, że pasuje tylko i wyłącznie Rosji. Dlatego musimy przekonać świat, że to, co robimy, to budujemy przyszłość i porządkujemy ten właśnie system żywności, który przerwała wojna na Ukrainie, którą przerwała Rosja. Drodzy państwo, przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Musimy. Przygotowaliśmy programy odtworzenia przetwórstwa polskiego. To, co pan prezydent powiedział, rolniczy handel detaliczny, bardzo ważny. Ale również polskie nasze przetwórstwo. Bo w tej chwili jest taka sytuacja, że za produkt rolnik nie decyduje o cenie, za produkt rolniczy, tylko o cenie decydują wielkie koncerny. Dlatego, że w momencie naszej transformacji politycznej oddano nasze przetwórstwo w obce ręce, sprzedano przetwórstwo i dlatego musimy to przetwórstwo z powrotem odbudować. I to robimy, dlatego przeznaczamy tak duże środki, ponad 3 miliardy złotych z KPO na odtworzenie przetwórstwa, na odbudowanie przetwórstwa po to, żeby rolnik, żeby Polak mógł decydować o cenie swojego produktu, a nie obcy koncern zachodni. Musimy również odbudować nasz handel, polski handel, dlatego lokalna półka, która spowoduje, że nasz produkt będzie w supermarketach, która spowoduje, że koncerny będą musiały sprzedawać nasz produkt, polski produkt, ale również otwarcie naszych sieci, naszych polskich sieci, abyśmy mogli sprzedawać w naszych sieciach. I to będziemy robić. To jest ważne dla polskiego rolnika, to jest ważne dla polskiego rolnictwa, to jest ważne dla siły polskiego rolnictwa. Drodzy państwo, my 15 kwietnia jako Polska całkowicie zmieniliśmy bieg historii, bo otworzyliśmy polityczne oczy Unii Europejskiej na to, co się dzieje. Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego i decyzja premiera Jarosława Kaczyńskiego była bardzo daleko idąca. Zamknięcie granic. Czasami może nawet niektórzy mówili kontrowersyjna. Ale to ona spowodowała, ta mocna decyzja, ta mocna walka o polskie rolnictwo zdecydowała, że Unia Europejska została przyciśnięta do ściany i zdecydowała o budowaniu korytarzy. I te korytarze działały świetnie. Ale 15 września znowu polityczną decyzją, nie merytoryczną, nie przedłużyli tego zakazu. Dlatego my jako Polska wprowadziliśmy dalej zakaz. I drodzy rolnicy, chcę powiedzieć,
nie tylko przed wyborami, ale również po wyborach. Nie pozwolimy na to, żeby ukraińskie zboże płynęło na rynek polski. Niech ono płynie tam, gdzie powinno być i w tym pomożemy, bo od tego jesteśmy. Ale nie pozwolimy, żeby to płynęło, bo to zakłóca nasz rynek, bo to jest walka o interes polskiego rolnika i interes Polski. Kochani rolnicy, życzę wam, aby to, co robicie, przynosiło wam satysfakcję. Tą taką satysfakcję wewnętrzną, że dobrze służycie ojczyźnie, że dobrze służycie nam, Polakom. Życzę wam również tej satysfakcji finansowej, opłacalności, godności, to, co mówił pan prezydent tak pięknie, tej godności, na którą rolnik zasługuje. Życzę wam również, aby to, co każdy rolnik myśli, aby to, co budujecie, to, co staracie się stworzyć w swoich gospodarstwach, przejęły następne pokolenia, ale ze wszystkim, z naszymi wartościami, miłością do ziemi, miłością do Boga, miłością do tradycji, miłością do naszych korzeni, do naszych fundamentów i z miłością do Polski. Tego życzę każdemu z was z osobna, każdej rodzinie rolniczej, każdemu gospodarzowi. Boże, błogosław polskiej wsi, błogosław polskiemu rolnikowi, błogosław naszej najjaśniejszej, wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Robert Telus. A teraz zapraszam na scenę Europejskiego Komisarza do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Janusza Wojciechowskiego. Prosimy pana komisarza o zabranie głosu. Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, drodzy starostowie dożynek, wszyscy państwo goście dożynkowi, drodzy rolnicy. Człowiek nie samym chlebem żyje, ale żeby żył, musi mieć chleb. Też zacznę od słów świętego Jana Pawła II, bo nikt lepiej niż on nie opisał tego wielkiego zadania, jakie jest przed rolnikami, czyli bezpieczeństwo żywnościowe, o czym pięknie mówił pan prezydent. Z całego serca dziękuję polskim rolnikom za to, że to bezpieczeństwo zapewniają nie tylko Polsce, ale że wnoszą wielki wkład w bezpieczeństwo żywnościowe także całej Europy i w dużej mierze świata. Zapewniają to bezpieczeństwo przez pokolenia, ale zapewniają je także teraz w obliczu wyzwań, jakich nie pamiętają współczesne pokolenia. Najpierw pandemia, pierwsza tak wielka od 100 lat, ponad 100 lat, od czasów I wojny światowej. A potem wojna, którą Rosja rozpętała przeciw Ukrainie, to pierwszy wojna od II wojny światowej. Rolnicy znakomicie tę sytuację wytrzymali. Produkcja rolna w Polsce, wartość dodana produkcji rolnej w ostatnich 7 latach od 2015 do 2022 roku wzrosła o 80%. Warto o tym mówić, bo niektórzy czasem kreują obraz jakiejś zapaści rolnictwa. 80% i to jest dużo więcej niż średnia unijna, bo w Unii też wzrosło, ale o 44%. Polska jest w pierwszej trójce wzrostu produkcji rolniczej w ostatnich latach. I wielkim eksporterem żywności i również w samej Unii Polska jest w pierwszej trójce eksporterów żywności zarówno poza Unię, jak i na samym unijnym rynku.
To jest wielkie osiągnięcie, przed którym chylę czoła i bardzo za to dziękuję. Szanowni Państwo, pan prezydent mówił również o tym, pan minister, pomoc dla rolników. Tak, skala pomocy, jaką polskie rolnictwo otrzymuje w tej sytuacji, jest rzeczywiście bez precedensu. To jest historycznie największa pomoc. Nigdy w tej skali, nawet w części podobnej skali, nie było takiej pomocy. 3,5 miliarda euro prawie do tej pory. Ostatnie 16 miesięcy, liczyłem to wszystko skrupulatnie, Komisja Europejska 16 razy podejmowała decyzje uwzględniające polskie wnioski o zgodę na pomoc dla polskich rolników. To w zdecydowanej większości pieniądze z polskiego budżetu. To wielka pomoc, nie tylko największa historycznie, ale największa geograficznie, bo w żadnym kraju Unii Europejskiej takiej pomocy nie ma. Jeszcze w miliardach liczona jest pomoc we Włoszech, we wszystkich innych krajach, także tych większych od Polski, to już tylko miliony, nie miliardy. Nie ma takiej pomocy jak ta, którą słusznie, bardzo potrzebnie otrzymują w tej kryzysowej sytuacji polscy rolnicy. Dziękuję obecnym tu przedstawicielom organizacji rolniczych za znakomitą współpracę przy planie strategicznym, tym dokumentem na przyszłość, który określi przyszłość polskiego rolnictwa w najbliższych latach. To były dziesiątki spotkań, setki konsultacji także na mediach społecznościowych. Dziękuję za to, bo ten plan wbrew obawom jest dobrym planem, że wbrew obawom ponad 1 200 000 rolników złożyło wnioski o dopłaty, były obawy, czy złożą, że ekoschematy, ważna część tego planu, zainteresowanie nimi jest większe niż się można było spodziewać, że małe gospodarstwa rolne, te do 5 hektarów, mają bardzo uproszczony system, bez zbędnej biurokracji, prawie 200 000 gospodarstw z tego skorzystało. Dziękuję bardzo, bo to jest wielki wkład przede wszystkim tych wszystkich rolników, którzy wzięli udział w tych konsultacjach. Dobrostan zwierząt, o tym jeszcze wspomnę. Wielki instrument wsparcia polskiej hodowli. 1 700 000 euro, 1 700 000 000 euro, przepraszam, zostanie przeznaczone na wsparcie gospodarstw rolników, którzy dobrowolnie podwyższają standardy dobrostanu. Znakomita marka promocyjna polskiego rolnictwa, polskich produktów zwierzęcych na rynkach światowych. Szanowni Państwo, i Ukraina. Muszę się oczywiście do tego odnieść. W pełni podzielam tę ocenę sytuacji, którą przedstawił pan prezydent. Dziękuję rządowi polskiemu za tę inicjatywę, która 2 maja spowodowała wprowadzenie tego przez kilka miesięcy obowiązującego zakazu importu ziarna z Ukrainy do państw przygranicznych, do 5 państw przygranicznych, w tym do Polski. Ten zakaz spełnił swoje zadanie bardzo skutecznie. Uporządkował rynek w Polsce i w tych pozostałych krajach, ale też pomógł eksportowi z Ukrainy. Ja podam tylko liczby, które są w tym momencie bardzo istotne. W okresie przed wprowadzeniem tego zakazu przez rok Ukraina wysyłała przez korytarze solidarnościowe, czyli dokładniej przez granice i terytorium 4 państw w gruncie rzeczy. Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Średnio miesięcznie 2 900 000 ton ziarna. A w okresie od maja, po wprowadzeniu tego zakazu, wtedy kiedy nie można już było do tych krajów eksportować, tylko poza nie, tranzytem, ten eksport wzrósł do 3 400 000 ton miesięcznie. A w sierpniu jest rekord 4 miliony ton. W pracach Komisji Europejskiej jednoznacznie przedstawiałem stanowisko, że zakaz powinien być przedłużony, a Ukraina powinna dostać jeszcze dodatkowe wsparcie na tranzyt do portów morskich. Do portów morskich po to, żeby to ziarno wyjechało z Europy. Tam, gdzie jest rzeczywiście najbardziej potrzebne. Ta propozycja jest znana i w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Radzie. I myślę, że to jest rozwiązanie trwałe na to, żeby przetrwać ten czas wojennego kryzysu. To jest gotowa, otwarta propozycja i wcale nie taka kosztowna, bo mówimy tutaj tylko o setkach milionów euro, nie o miliardach.
Szanowni Państwo, żałuję, że ten zakaz nie został przedłużony. Uważam, że to jest, bo zaważył na tym przede wszystkim sprzeciw samej Ukrainy. I że to jest niestety błąd Ukrainy. Że to, co dobrze działało, powinno dalej funkcjonować. Mam wrażenie, że nie o interes rolników chodziło, tylko o jakieś inne interesy były tu aktywne. Ale wierzę, że ta sprawa jeszcze będzie dokładniej przeanalizowana i właściwe decyzje takie, które są zawarte w tym planie, które również ja przedstawiłem, zostaną przyjęte. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, na koniec chciałem poprosić Państwa o wsparcie w tym, co z mojej inicjatywy wkrótce będzie prowadzone w Unii Europejskiej, mianowicie strategiczny dialog nad przyszłością rolnictwa w Europie i także rolnictwa polskiego. Nie na dziś, nie na jutro, ale na pojutrze, na przyszłe wręcz dekady. Rolnictwo wymaga większej pomocy, budżet rolny Unii Europejskiej wymaga zwiększenia i wzmocnienia. Potrzebujemy więcej narzędzi na pomoc rolnikom w kryzysie. To jest za 0,4 produktu krajowego brutto, bo tyle proporcjonalnie wynosi budżet Unii Europejskiej na rolnictwo w stosunku do całego produktu krajowego brutto. Nie zapewnimy długofalowo tego bezpieczeństwa żywnościowego, o którym tak wiele było tutaj mowy. Bardzo ważny w tym wszystkim będzie głos polskiego państwa, głos polskich rolników, także wsparcie pana prezydenta, które zawsze jest w sprawach rolniczych i ono też będzie, panie prezydencie, bardzo potrzebne w tej debacie nad strategiczną wizją przyszłości rolnictwa, wizją opartą przede wszystkim na trosce o bezpieczeństwo żywnościowe. Nad tym będziemy pracować w Europie i potrzebny jest bardzo silny polski głos. Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie na te dożynki, panie prezydencie. Szczęść Boże polskim rolnikom, szczęść Boże polskiej wsi, szczęść Boże Polsce. Bardzo dziękujemy, panie komisarzu. Szanowni Państwo, uroczystości dobiegają powoli końca. Utworem wieńczącym, finałowym, zamykającym dożynki prezydenckie 2023 będzie piosenka Cyt, cyt w wykonaniu chóru i orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze pod dyrekcją maestro Jacka Bonieckiego. Zapraszamy!
Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część dożynek prezydenckich 2023. Jeśli możemy, to już tradycyjnie parę prezydencką zaprosimy na scenę do wspólnej fotografii z zespołem Mazowsze. Prosimy gorąco. Pozostałych Państwa prosimy jeszcze przez chwilę o pozostanie na swoich miejscach. Za chwilkę kolejne części, już mniej oficjalne, naszego programu. Państwo z pewnością wiedzą, że to już taka tradycja, że na zakończenie części oficjalnej dożynek prezydenckich para prezydencka czyni ten zaszczyt zespołowi Mazowsze, stając do wspólnej fotografii. A maestro Jacek Boniecki wręcza okolicznościową wiązankę pierwszej damie.